Jedliński już po raz kolejny stał się stolicą driftu. Na wydarzenie zjechali się kierowcy z całej Polski. Nie brakowało pokazów drifterskich, symulatorów jazdy czy też lotów śmigłowcem. To jest duże święto motoryzacji. Ja powiedziałem, że już zapisało się na dobre na mapie Mazowsza i uważam, że całego kraju, całej Polski, ponieważ dzisiaj mamy wiele, wiele osób. Mamy z zachodniopomorskiego, mamy z Podlasia, mamy z Górnego Śląska ludzi, mamy z łódzkiego, świętokrzyskiego, ale i z mazowieckiego. Tu właśnie z powiatu radomskiego. Duże święto, event Jadar Family Drift, 8. edycja, motopiknik połączony z akcją charytatywną. Dzisiaj zbieramy pieniądze dla Dominika Jędrasiewicza na wózek inwalidzki. Na pokazach nie zabrakło utytułowanego Grzegorza Czapli, który przyjechał Nissanem S14. Są to auta od podstaw budowane, od pierwszej śrubki, w topowej specyfikacji, tak żeby spełniały wymogi driftingowych mistrzostw Polski. Także auta są w 100% przygotowane tylko do driftingu. Ile koni? W najniższej mapie mamy tutaj możliwość ustawienia dwóch różnych map. W najniższej mapie mamy 750 koni, w wyższej mapie mamy 880. Mamy możliwość jeszcze załączenia nitro, co pozwala nam uzyskać moc lekko ponad 1000 koni. Wszyscy uczestnicy mogli z bliska zobaczyć samochody w parku maszyn. Nie brakowało też stoisk gastronomicznych czy mobilnego punktu krwiodawstwa.